Patrzę, Wnusiu. Na co patrzysz, dziadku? Patrzę na naszą piękną Polskę. Polskę? Tak, Wnusiu. To nasz kraj. I my jesteśmy Polakami. Tak, jesteśmy Polakami. Opowiesz mi, dziadku? Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie niezłomność wielu naszych przodków, którzy przelali krew za naszą ojczyznę. Mimo wielu prób zaborców, wynarodowiania Polaków, zakazów używania języka polskiego oraz czytania, śpiewania po polsku, nieprzyjaciele nie zdołali zabić ducha polskości. Dzięki temu teraz możemy cieszyć się wolnością. Nikt nam nie narzuca innej kultury, innego języka. Możemy wybrać, gdzie i jak chcemy żyć. A kiedyś było zupełnie inaczej. Posłuchaj. Słowników, lekcji historii i geografii, gdy tylko o niej mówić potrafi krzak bzu kwitnący i śpiew słowików. Choć jej granice znajdziesz na mapach, ale o treści, co je wypełnia, powie ci tylko księżyca pełnia i mgła nad łąką i liści zapach. Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? W niewymierzonej krainie leży. Jest w każdym wiernym sercu Polaka, co o nią walczył, cierpiał i wierzył. W szumie gołębi na starym rynku, w książce poety i na budowie. W codziennej pracy, w życzliwym słowie, znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.
Thank you.